Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w niedzielne przedpołudnie i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2024 i tutaj kariera ŁKS-em Łódź w trybie hardcore, takiego naprawdę potężnego hardcore. Słuchajcie, przypominam tylko szybciutko o tym, że ta kariera prawilnie wystartuje pod koniec listopada i wtedy te odcinki będą się pojawiały codziennie. Teraz dopiero mamy taki wstęp, takie przygotowania, dlatego że kontynuujemy do końca listopada mniej więcej łowce pucharów. Tylko tak przypominam o tym, to są takie technikalia i sprawy organizacyjne, no ale musicie o tym wiedzieć, żeby nie było między nami tutaj żadnych nieporozumień, żeby wszystko było transparentne, bo pytacie mnie, kiedy kolejne odcinki ŁKS-em, więc mówię Wam o tym, że właśnie od końca listopada one się będą już pojawiały regularnie, tak jak było to zresztą na początku zapowiadane. No dobrze, w tym momencie cały czas trwa okres przygotowawczy. Powiem Wam, że w trybie hardcore, tym takim z dyrektorem sportowym, jak my tutaj gramy, jest to niezwykle ciekawe, bo wiele rzeczy dzieje się gdzieś tam poza mną, gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam są tematy, na które ja absolutnie nie mam żadnego wpływu i jestem coraz bardziej ciekaw, w jaką i którą stronę to pójdzie. Tutaj ostatnio nasz dyrektor sportowy nie podpisywał kontraktów, nie potrafił tego zrobić. Była sugestia od jednego z Was, żeby popracować nad tematem budżetu, czyli tutaj go zmodyfikować, ale pamiętajcie, że w trybie hardcore my tego nie możemy robić. Znaczy takie rzeczy będą wypływały, prawda, wraz z rozwojem tej serii, tej kariery. My tego nie modyfikujemy, my tutaj nie mamy prawa absolutnie ruszać tego suwaka, bo to nie jest w gestii menadżera. Za to też odpowiada dyrektor sportowy i dział finansów, kadry, nie wiem, HR, cokolwiek, ale na pewno nie my. No dobrze, przypominam, że poprzedni mecz towarzyski z Koroną Kielce przegraliśmy 3-1, ale to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Bramkę zdobył Alan Siwek dla nas, czyli wielki talent, no i ta końcówka już należała do piłkarzy Korony Kielce, ale my też zrobiliśmy dużo zmian, więc tu absolutnie gdybyśmy grali tym samym składem, myślę, żebyśmy to doprowadzili do zwycięstwa. Tutaj pierwsza połowa absolutnie dla ekipy ŁKS-u. Teraz gramy z Lechią Gdańsk, czyli kolejnym ekstraklasowiczem. Bardzo dobrze, bo tacy mocniejsi rywale pokażą nam, gdzie my jesteśmy w tym momencie z naszą taktyką. Przypomnę też tylko, że my jesteśmy w tym momencie na etapie jej budowania. Chcemy grać dynamicznie, szybko, szeroko i do przodu. Absolutnie nie skupiać się tutaj na rozgrywaniu piłki. Więc powolutku, powolutku te mecze zbieramy, zbieramy materiał do analizy, te konsekwencje tej analizy, czy skutki tej analizy będziecie oczywiście, no, gdzieś tam poznawali w kolejnych odcinkach, tak? Ja Wam będę mówił, zawsze zresztą o tym mówię, w każdej karierze, jeżeli robię jakieś zmiany taktyczne, zawsze staram się Wam mówić co, dlaczego, kiedy i po co. Więc jakby tutaj, no żebyśmy wszyscy się ze sobą uczyli, tak? Ja tutaj taktycznie jestem taki średni raczej, więc ja też słucham tego, co Wy piszecie w komentarzach, czy czytam. Chociaż komentarze można też słuchać. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Tutaj też jakby bardzo mocno zwracam uwagę na Wasze sugestie. Ja się uczę od Was, Wy się uczycie ode mnie i ta współpraca jakoś bardzo dobrze między nami tutaj przebiega. No gramy. Gramy oczywiście ekipa, ojojoj, tu będziemy mieli rzut karny niestety w tym momencie i to jest rzut karny dla ekipy Lechii Gdańsk już w 12 minucie tego kolejnego sparingu. No wiadomo, że my w tych meczach sparingowych nie liczymy na zwycięstwa, tym bardziej z ekipami z ekstraklasy. Nasze cele są inne, nasza siła jest w ogóle inna, prawda? Przecież pamiętamy, ja Wam pokazywałem porównanie ŁKS-u nawet na tle ekip z pierwszej ligi. No to my tutaj nie jesteśmy zespołem, który jest faworytem do awansu. Absolutnie. To musimy sobie jakby to już na początku uzmysłowić. ŁKS Łódź nie jest drużyną, która ma awansować, bo jeżeli chodzi nawet o zapowiedź tego sezonu, a ono jest dosyć, ta zapowiedź jest bazująca na w dużej mierze sile zespołu, no to jednak jesteśmy dopiero na miejscu szóstym. Więc każde miejsce, jakie zajmiemy od szóstego w górę, będzie sukcesem. W pierwszym sezonie, chociaż no ja nie ukrywam, że chciałbym powalczyć o baraże,
jeżeli chodzi o pierwsze dwa miejsca, no my raczej na to szans nie mamy. Albo mamy je bardzo małe. No tam są ekipy bardzo silne, jest Wisła Kraków, jest Wisła Płock, jest Arka Gdynia, są Tychy, jest Legnica, no dużo ekip, które na pewno też mają chrapkę na to, żeby awansować. Także spokojnie, będziemy to układać, powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowany tą karierą, fair tak, i nie mogę się już doczekać, kiedy w pełni wystartujemy, ale mamy spalony. Nie ma tej bramki oczywiście uznanej, więc będzie naprawdę ciekawie tutaj się działo, ale jeszcze powiem Wam, że ten Tottenham też strasznie, strasznie mi się dobrze gra, szczególnie ostatnio tym Tottenhamem, kiedy no też tam jesteśmy bardzo blisko pewnych sukcesów, ale spokojnie, powolutku, wszystko będzie dobrze. Jak zakończymy sobie Tottenham oficjalnie, to on się będzie jeszcze od czasu do czasu pojawiał, tylko po prostu zmienią się priorytety. ŁKS będzie codziennie, a Tottenham będzie powiedzmy raz czy dwa razy w tygodniu. Tak dla jeszcze ciekawostki, jak tam idzie, jak to wygląda, jakie postępy czynią nasi piłkarze i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam, bo jeszcze się będzie wiele, wiele dobrych i fajnych rzeczy na kanale działo, zanim w marcu dostaniemy może, a może i nie, Football Managera 2025. Także super sprawa. Dankowski, mi się zawsze Micha cieszy. No i jest w końcu ta bramka chyba. Tym razem chyba offside'u nie ma. No i Fejer tak potwierdza, że jednak te bramki zdobywać potrafi. Szczególnie po tych takich miękkich wrzutkach, gdzie on jest zawodnikiem no wysokim. Ma 22 lata. Ciekawe jak on tutaj będzie funkcjonował. Wy mnie bardzo mocno namawiacie na tego Alana Siwka, żeby to on tutaj grał w pierwszym składzie, ale to spokojnie, bo rzeczywistość ma się troszkę inaczej do tego, co widzimy w FM-ie. No jednak tutaj rządzą troszkę inne prawidła. To widać po wielu piłkarzach, którzy w rzeczywistości są fatalnymi graczami, a na przykład w FM-ie wyglądają kapitalnie. Także tutaj wszystko jest do zrobienia. Na razie mamy 1-1 i znowu mamy takie niezłe spotkanie z Ekstraklasowiczem, gdzie dochodzimy do sytuacji, gdzie te sytuacje kreujemy, gdzie bardzo często pojawiamy się pod bramką rywala i to jest bardzo istotne. Fajnie. Tutaj Pirulo bardzo dobrze się czuje, a last way i mamy bramkę na 2-1 z Lechią Gdańsk. Po raz kolejny ŁKS wychodzi na prowadzenie z ekipą z Ekstraklasy. Jest bardzo wartościowe i bardzo cenne doświadczenie dla naszego zespołu. Ale wiadomo, w przerwie tego... jaka zmęczona Lechia. Wiadomo, w przerwie tego meczu nie unikniemy zmian. Tu jeszcze będziemy mieli szansę na podniesienie rezultatu na 3-1. No to pokazuje, nawet ten mecz przegrany, ten pierwszy z ekipą Rozwandowicz, Korony Kielce, pokazuje, że my tutaj ustawiając tą taktykę, znaczy ja ustawiając tą taktykę i podejmując tą analizę zawodników, na którą jednak troszkę czasu poświęciłem, mimo że to jest dopiero początek budowania tej formacji, no że idziemy w dobrym kierunku, że rozpoczęliśmy tą budowę od dobrej strony. 3-1 do przerwy prowadzimy z Lechią. To jest wynik naprawdę dobry. To jest wynik naprawdę mocny z takim rywalem, więc wielkie, wielkie brawa dla ekipy ŁKS Łódź za tą pierwszą połowę, żebyśmy my tak grali w pierwszej lidze, byłoby fantastycznie, super. Super to wygląda, podejmijmy więc zmiany. Na pewno bramkarz, na pewno chcielibyśmy tutaj próbować tych obrońców, na pewno Głowacki na stronę lewą, na pewno ten Yua Kamon, który bardzo mnie interesuje w kontekście ewentualnie defensywnego pomocnika. No wiadomo, że Ibertorti, prawda, który tutaj gra jednak prawą nogą, więc tego zawodnika będziemy sobie robili zazwyczaj chyba skrzydłowego, no ale z kolei na przykład ten Młynarczyk, który będzie wchodził na stronę lewą, będzie znakomitym, wydaje mi się, schodzącym napastnikiem. No i damy tu Siwka na drugą połowę. Myślę, że Gonsalves za Alastueya też może zagrać. Więc rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. Gramy oczywiście w Wiśle, bo to jest zgrupowanie. To jest stadion neutralny i dobrze, bo no, grając na neutralnym stadionie z Ekstraklasowiczem możemy mówić o tym nie w 100% oczywiście, bo to jest tylko mecz towarzyski, podejście jest różne piłkarzy i trenerów do takiego meczu, ale możemy mówić o tym, że mniej więcej te szanse są wyrównane, prawda? Czyli wygrywając z zespołem, który niedawno awansował do Ekstraklasy, no bo tutaj gramy na update'cie i Lechia jest w Ekstraklasie,
no jest to zespół silniejszy na pewno troszeczkę, no pokazuje tutaj to, że jest dobrze i ten okres przygotowawczy może być niezwykle udany dla naszego zespołu, tak? Piękny mecz z Koroną Kielce, mówię, przegrany, ale do momentu zmian byliśmy zdecydowanie lepsi, tu chyba spalony chyba, co? Tak mi się coś wydaje, a jednak nie, no ale mieli dobrą sytuację gracze Lechii Gdańsk. Tutaj też możemy być zadowoleni, już niezależnie od tego jak ten mecz się skończy, bo znowu zrobiliśmy kupę zmian, to i tak wygląda ŁKS bardzo, bardzo przyzwoicie, więc wielkie, wielkie brawa dla ekipy z Łodzi za mecz z Lechią Gdańsk, za mecz z Koroną Kielce. Idziemy dobrą drogą, będziemy na pewno dobrze przygotowani do pierwszych meczów, ale mówię, ta pierwsza liga, ja oglądam często pierwszą ligę, dlatego że tam są, ona czasami jest, te mecze są czasami lepsze niż w Ekstraklasie, no ale mając Arkę Gdynia, Wisłę Kraków, Wisłę Płock, GKS Tychy, Ruch Chorzów, Polonię Warszawa, Rzeszów w tej lidze, no to ta liga musi być mocna i ona jest mocna, ona jest mocna. Kiedyś nie była taka mocna pierwsza liga, ale po tych takich spadkach bardzo, bardzo dobrych drużyn, no tutaj ona się stała naprawdę, naprawdę ligą potężną. A dzisiaj niedziela, ja nagrywam ten odcinek, ale już to co tutaj się w tej ekstraklasie dzisiaj będzie działo, Jagiellonia Raków, Lech Poznań, Legia Warszawa, no mecze na szczycie, dwa mecze potężne na szczycie i obydwa muszę calutkie od pierwszej do ostatniej minutki obejrzeć i na pewno to zrobię, więc już się powolutku na to szykuję. No ale wracamy do naszego ŁKS-u, który prowadzi z Lechią 3-1 i rozgrywa naprawdę wyśmienite spotkanie. Dobra interwencja Idasiaka, który tutaj walczy o to pierwsze miejsce z Bobkiem. Też widziałem, pisali tutaj widzowie, że Bobek, że trzeba dawać mu szansę. Ten kontrakt już oczywiście jest przedłużony, bo tam była klauzula, którą mogłem aktywować i to zrobiłem, więc wszystko jest elegancko, wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze i kolejny strzał i kolejna obrona Idasiaka. Zmienił się obraz tego meczu po zmianach, ale tego się spodziewaliśmy. No my nie mamy takiej ławki jak Lechia, znaczy u nas jakby, czy w ogóle ławka rezerwowych między drużynami z niższej a wyższej ligi jest proporcjonalnie jeszcze słabsza, prawda? Wiadomo, bo to inne zupełnie są warunki, gdzie możesz tą ławkę rezerwowych sobie zbudować. Inne warunki mają ekipy, które są w Ekstraklasie, inne warunki mają ekipy, które są w pierwszej lidze. I wiadomo, że ona się różni dużo, dużo bardziej niż pierwszy skład, który jeszcze można powiedzieć jest ok. Natomiast ta nasza ławka już pozostawia naprawdę wiele do życzenia. No ale jak widać radzi sobie, tak? Dobry mecz Dankowskiego z oceną 7.3, dobry mecz Idasiaka, dobry mecz oczywiście tych zawodników, którzy występowali w pierwszej połowie, także wszystko super, wszystko pięknie, jest naprawdę dobrze i teraz mamy dwie minutki do końca tego towarzyskiego spotkania i wygramy go, wygramy mecz z ekipą, która awansowała w zeszłym sezonie do Ekstraklasy, czyli no, po raz kolejny możemy być zadowoleni z tego, co prezentuje łódzka ekipa. Tu chyba nie ma, ale chyba był spalony. Tak, jest oczywiście offside sezonienki i kończymy to spotkanie 3-1. Pięknie. Ta nasza wyjściowa jedenastka, która prawdopodobnie nie będzie się znacznie różniła od tego, już mówię o meczach pierwszej ligi, od tego co widzimy tutaj w meczach towarzyskich. Znaczy na ten moment, szczególnie po tych pierwszych połowach, ja mam wielkie przekonanie, że stawiamy na dobrych zawodników, czyli tych, którzy powinni rozpoczynać sezon. Pytanie tylko, ilu z nich dowieziemy do początku sezonu, w sensie ilu dyrektor sportowy sprzeda ewentualnie, no bo jeżeli wpadnie oferta za Pirulo, a na pewno ona się pojawi i będzie wynosiła ponad 1 000 000 zł, to zakładam, że jednak Pirulo odejdzie z ŁKS-u. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejnym naszym rywalem jest Mielecka Stal, czyli kolejna ekipa z Ekstraklasy. Ten mecz już będzie grany w lipcu, ale również to cały czas jesteśmy w tym okresie zgrupowania w Wiśle. Tutaj odpada mi coś, czego bardzo nie lubię. 30 czerwca jest to taki dzień, kiedy
kiedy trzeba podpisać 100 tysięcy kontraktów z pracownikami. A teraz widzimy, że Michał Nowakowski, czyli nasz pomocnik, opuszcza klub. I jeżeli sztab szkoleniowy mamy na myśli, to stracimy fizjoterapeutę, trenera siłowego i trenera bramkarzy. No ale mam nadzieję, że nasz dyrektor sportowy tutaj naprawi to wszystko i będziemy tych, chociaż tu trenerów mamy 7 na 3, więc i tak jesteśmy ponad limitem. No ale mam nadzieję, że o to wszystko będą nasi współpracownicy dbać. No to fajnie. 1 lipca roku 2023 w tym momencie już mamy. Też tutaj sobie wrzuciłem mnóstwo tych lig. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Specjalnie dorzuciłem takie ligi jak Słowacja, Słowenia, Serbia. Nie wiem, czy o tym Wam już mówiłem. Czechy, żeby nasz dyrektor sportowy miał troszkę większy rynek do ogarnięcia. Ja nie wiem, czy będą jakieś transfery, bo to nie jest do mnie pytanie, panie dziennikarzu, to powinno być pytanie do naszego dyrektora sportowego, ale daliśmy mu naprawdę dużą bazę danych, w sensie dużą bazę piłkarzy, więc on będzie miał też czego na pewno wybierać. Mamy Szwecję, mamy Norwegię, te niższe ligi tutaj, więc jest Grecja, no tutaj będzie na pewno z czego montować te transfery ewentualnie. No i mamy ofertę za Młynarczyka. Ona zostaje odrzucona. Wow! To ciekawa sytuacja. To ciekawa sytuacja, ponieważ mi się wydawało, że takie oferty będą akceptowane. A nasz dyrektor sportowy odrzucił. No i oczywiście Młynarczyk ma z tym problem. Ja tutaj nie będę się w to wszystko mieszał. Niech z nim rozmawia sobie dziedzic. To on steruje transferami. Nie wiem, co on mu obieca. Czy mu obieca, że odejdzie, czy nie. Tutaj oczywiście ja nie odpowiadam za wzmocnienia, więc nie będę też w tej kwestii się udzielał. Zawodnik chce odejść z klubu. No, wcale się nie dziwię, no to jest duży potencjał tutaj, ale też my musimy zarabiać, więc dobrze, że ta oferta została odrzucona. Jest kilku piłkarzy, których zwolniono z klubów, ale ja nie mam ich przeskautowanych, dlatego ja tutaj nie mogę nic zrobić. Jest dwóch piłkarzy, których teoretycznie moglibyśmy ewentualnie sprowadzić. To jest Patryk Mucha i Patryk Sikora. Chciałem tego Muchę, ale nie dał rady chyba dyrektor, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o Patryka Sikorę, defensywnego pomocnika, czyli byłego gracza Ruchu Chorzów. Czemu nie? Można by tu go było dorzucić do zespołu, chociaż my mamy defensywnych pomocników. Nie będziemy chyba tego transferu ogarniać. No dobrze, kończą się powolutku kontrakty, ale na to jest jeszcze rok, także spokojnie sobie to przeanalizujemy. Podobnie jest z pracownikami. No i kontrakty oczywiście juniorskie. Zobaczymy, na ile tu dyrektor sportowy będzie w stanie je przedłużać w trakcie sezonu. Jeżeli nie będzie w stanie robić tego sam, to ja będę mu oczywiście sugerował, żeby to zrobił. Spotkanie pionu scoutingu i na to też będziemy zwracać uwagę, bo tu mamy pana Norberta Wojtuszka z Górnika Zabrze. Oczywiście stan finansów nie pozwala, żeby go zatrudnić. Środkowy pomocnik. I widzicie, kiedy tym się będzie ten hardcore bardzo mocno różnił od tego, co gramy normalnie. Normalnie byśmy nie zwrócili uwagi na takiego zawodnika, bo mielibyśmy 1000 innych piłkarzy. Ale teraz, w związku z tym, że mamy tylko dwóch tutaj graczy, no to zwracamy uwagę na takiego Norberta Wojtuszka, który jest w 100% przeskautowany, więc można by go było próbować zatrudnić, ale nie mamy pieniędzy, więc wiadomo, że to się nie uda. Zrobić koszur. Prawy obrońca imponuje. Dobrze wiedzieć. Niech się rozwija. Zając. Oczywiście UKS Łódź gra w trzeciej lidze, więc będziemy w stanie, czy na trzecim poziomie rozgrywkowym, więc tu będziemy w stanie ich podglądać, bo mamy tą ligę wrzuconą. Mamy też ligi trzecie, więc jak spadną, to również będziemy w stanie ich podglądać. Dobra, boisko niech będzie takie, jakie jest. Kowalik otrzymuje ofertę z Sandecji. Aha. Nic o nim nie wiem, ale widzę, że wiele zespołów się nim interesuje. O!
195 tysięcy złotych złożona została oferta przez naszego dyrektora sportowego. Ależ to będzie kurwa ciekawe. Jak ten dyrektor sportowy tu będzie dowoził albo i nie. No ja się w to nie mieszam, ale my nie mamy takich pieniędzy. A mamy. A skąd? A co tu się wydarzyło, że my mamy taki hajs? Przecież tu nikt nie opuścił zespołu. Kowalczyk do Brędby za 5,5 bańki, ale to wcześniej. No dobra. Może zatem uda się pozyskać pierwszego piłkarza, młodego, perspektywicznego zawodnika. Ale tam jest dużo, jest Widzew jeszcze, który walczy o niego. No to kwestia się pewnie rozstrzygnie na poziomie kontraktu. Chociaż my zaoferowaliśmy więcej. Odrzucona oferta na razie za Kowalika. Dobra. Niech i tak będzie. To będzie ciekawe wszystko. Tak, tak. 240 tysięcy. Taka oferta padła z UKS-u, ale została ona odrzucona, więc pewnie też z Widzewa odrzucą. Nie wiem, czy nasz dyrektor podejmie jakiekolwiek kolejne kroki. Młynarczyk jest na liście transferowej oczywiście. No ale co ja mam zrobić? No chce chłopak odejść, no to odejdzie prawdopodobnie, tak? Jeżeli wpadnie za niego jakaś tam wysoka oferta. Tu jest 350 tysięcy. No to niestety będziemy musieli się z tym pogodzić. Życie. Okej, to są nasze oczekiwania na ten sezon, czyli mamy górną połowę tabeli i pierwszą rundę Pucharu Polski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pawlak kontuzjowany, to jest nasz boczny obrońca i to jest kontuzja na około 3 tygodnie. Niestety. Ale wraca z kolei Franciszek Saganowski. Kolejny młody piłkarz. Fajny jest ten UKS. Fajny jest ten UKS, bo mamy mnóstwo młodych piłkarzy, którzy tutaj na pewno, znaczy mam nadzieję, że będą się rozwijać. Kosecki! O! Ja pierniczę! Jeszcze ktoś go chce zatrudnić. Tego kurwa... Motor Lublin weszło. Krakowia ostatnio. Tego parodystę jeszcze ktoś chce zatrudnić. Patrzę na to, weszło. Czwarta liga oczywiście, weszło Warszawa. Jest tu paru piłkarzy, można grać, weszło. Bo czwarta liga jest dostępna, mazowiecka. Tylko ja jej nie mam włączonej. Jest oferta za Młynarczyka z Lecha. 350 tysięcy. No i będziemy jeszcze mieli 30% zysku z następnego transferu plus sparring z Lechem. Czyli w sumie dobra to by była... Dobry to byłby deal. Tak mi się wydaje. Szczególnie ten procent zysku będzie ok. Ja to mogę oczywiście odrzucić, ale nie robię tego, bo ja się w to nie mieszam. No i okej, no. Więc jeżeli Młynarczyk by się dobrze rozwijał, jeżeli Lech Poznań by na niego stawiał, a potem by go sprzedali za jakieś fajne pieniądze, no to można śmiało tutaj myśleć o tym, że jakieś jeszcze będą przychody za tego zawodnika. No i teraz jeszcze ten budżet nam się powiększy. Więc może tutaj pojawią się jacyś ciekawi zawodnicy i będziemy mogli sobie ich dorzucić, wykupić. A skoro Młynarczyk nam odchodzi, to będziemy na pewno musieli poszukać jakiegoś ciekawego piłkarza, który... Na przykład Jędrzej Zając. Jest fajny potencjał. W trzecim zespole to za bardzo tutaj chyba nie było nikogo. I w U19 też nie. Ale ten Jędrzej Zając, to ja myślę, że nie byłby głupią opcją, żeby go dorzucić do ekipy seniorskiej. A skoro Młynarczyk chce odejść... Aha, on już... A, on nie jest na zgrupowaniu. Dobra, ale i tak zgrupowanie się niebawem kończy. No więc mamy kolejne elementy, kolejne decyzje podjęte. Zagrajmy jeszcze mecz sparingowy ze Stalą Mielec. A co? A dlaczego nie? Wiem, że nie lubicie meczów towarzyskich, ale jak mówię, ta kariera dopiero się rozpędza, więc na spokojnie, nie ma co się stresować. Gramy kolejny mecz i zobaczymy, jak ten nasz EUKS będzie wyglądał. Na razie nic nie zmieniam i raczej tego ustawienia gdzieś do, nie wiem, piątej, szóstej kolejki nie będę zmieniał. Oczywiście pewne elementy tam mogą być i detale, jakieś korekty wprowadzane, ale na razie musimy mieć taki materiał do analizy, który nam pokaże, czy idziemy w dobrym kierunku. Na razie te pierwsze mecze towarzyskie pokazują, że tak,
że to jest dobry kierunek, że wyglądamy nieźle w tych meczach, że ustawiamy ten zespół poprawnie. Mówię, nawet pomimo przegranej z Koroną Kielce, tam było naprawdę wybitne spotkanie, ale to wszystko musi się jeszcze zweryfikować na poziomie ligowym. Jakby wtedy dostaniemy troszkę więcej tych takich elementarnych odpowiedzi, więc dopiero potem będziemy mogli jakby większe zmiany i korekty wprowadzać. Na razie po 8 minutach mamy 0-0. ŁKS oczywiście w ciemnych strojach, na biało-niebiesko Mielecka Stal, czyli kolejny rywal z Ekstraklasy Polskiej. Kolejna mocna ekipa, kolejna mocna drużyna, ale też mamy wielką ochotę tutaj wygrać z tą Stalą Mielec, bo dlaczego by nie? Pokonaliśmy Lechię Gdańsk, prawie Koronę Kielce, dobili nas w ostatnich minutach. Nie dali rady nasi młodzi zawodnicy, którzy weszli na boisko, a teraz Mokrzycki. A last way mamy Feiertaga, strzał! No i powiem wam, że ten Feiertag, mimo że ocenialiście go bardzo negatywnie, ja to rozumiem, bo w rzeczywistości jest jak jest, ale tutaj w FM-ie to może być nasz jeden z najlepszych piłkarzy ofensywnych, bo jest ta bramka z Lechią, chyba jedna, tak? Tak. No i jest teraz bramka ze Stalą Mielec i to naprawdę potężny, piękny strzał z dystansu. No więc ten Feiertag może być bardzo, bardzo konkretnym wzmocnieniem. Czas na Alana Siwka jeszcze przyjdzie, no pod warunkiem, że nie zostanie on sprzedany, bo na to wpływu oczywiście nie mamy. Natomiast tak, no tutaj Feiertag może być tym podstawowym na początku napastnikiem. Siwek ma dopiero 16 lat, spokojnie. Zobaczymy, jak on się będzie rozwijał, zobaczymy, ile minut będziemy mogli mu tam zaproponować, jakie będą wyniki, jak w ogóle sezon będzie wyglądał. Ja jestem tak ciekaw tej młodej. Fajny jest ten ŁKS. Bardzo fajnie, że zdecydowałem się akurat na tą drużynę, bo tu mamy parę takich solidnych gwiazd, jak na ŁKS oczywiście, ale mamy też bardzo fajne szkółki, mamy akademię, mamy trzy zespoły młodzieżowe, dwójkę, trójkę i U19. Jeden z nich gra oczywiście w lidze. Super sprawa. No będzie ciekawie, szczególnie po naborach. Po naborach juniorów. Oczywiście ŁKS nie ma jakiejś potężnej tej szkółki, ale dosyć solidną. Przeciętne, zadowalające, dobre te obiekty. Więc okej. No i praca nad barażami, tak? Które mają nas doprowadzić w konsekwencji do awansu, do ekstraklasy, do powrotu do ekstraklasy. No jednak ŁKS, no tutaj, żeby znowu derby Łodzi z Widzewem zagrać, no to my musimy zrobić coś więcej niż Widzew, tak? Widzew już w Ekstraklasie jest, ŁKS spadł, warto by było wrócić. Dankowski, tu tyski nas, zobaczmy, czy ta akcja się rozwinie poprawnie. Jest podanie do przodu, do Feiertaga, zbiera to Alastuey, Mokrzycki, ale tam już niecelnie to wszystko zagrywane. Gulamier, Janzems, Stal Mielec atakuje teraz prawą stroną, czy my wyjdziemy z tego obronną ręką? Jest tu tyski nas. Ale źle to rozegrał. No jak chcemy rozpoczynać kontry, jeżeli chcemy to robić poprawnie, jeżeli chcemy mieć z tego benefity, no to musimy tutaj te progresywne podania zagrywać celne i nie możemy w ten sposób tracić piłki, ale też Stal Mielec zagrała bardzo podobnie i bardzo źle tutaj do przodu. A kolejne spotkanie mamy z Breszcią. Może wam pokażę jeszcze, chyba wam pokażę, wiecie o co chodzi? Już nie chodzi nawet o te mecze towarzyskie, które wam pokazuję, ale chodzi o to, co się dzieje w klubie. Bo jeszcze jak sam nad tym panuję i nie gram w trybie hardcore, to jestem wam w stanie o tym wszystkim poopowiadać. Ale jak to się dzieje na bieżąco i jak tam dyrektor sportowy razem z innymi członkami sztabu, zarządu nad tym trzymają łapę, to się to wszystko dzieje na bieżąco i to jest bardzo interesujące, jak na przykład transfery. Więc no tutaj mamy coś świeżego, coś innego. Fajnie, naprawdę to może dobrze wyglądać. Natomiast już wam mogę teraz powiedzieć, że karierę, którą rozpoczniemy w FM-ie 2025 i prawdopodobnie kolejne kariery w FM-ie, które będę prowadził, będą rozpoczynane i kontynuowane systemem RPG, który ja przygotowuję dla Football Managera. Czyli będzie to troszkę pomieszanie takiego troszkę RPG-a, można powiedzieć, z trybem ultra hardcore. Czy hardcore, czy jakkolwiek go sobie nie nazwiemy, mówimy to tu o tym, co widzimy teraz. Ale będzie to rozwijane i będzie to w trakcie gry zmieniane. Jak? Nad tym jeszcze pracuję. Muszę to sobie wszystko usystematyzować, pospisywać te zasady. Zrobię na pewno jakiś filmik, który wam to pokaże, ale jeszcze muszę te wszystkie opcje przejrzeć. Nie zrobiłem celowo zmian w przerwie,
Dlatego, że chciałbym to jedno spotkanie może nie dowieść do końca składem podstawowym, ale zagrać tak, jakbyśmy grali w lidze. Czyli dopiero podjąć zmiany gdzieś około 60-70 minuty. Sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie na takiej intensywności grać cały mecz. I tym składem, czy jesteśmy w stanie dowieść zwycięstwo niemalże do samego końca meczu. Znowu mamy dobry mecz. Znowu musimy brać pod uwagę to, że gramy na stadionie neutralnym i z ekstraklasowiczem. Znowu prowadzimy w tym meczu. Więc no, same takie pozytywne elementy, informacje i wiadomości mamy tutaj w tym naszym ŁKS-ie. No i super, i pięknie. I to mi się bardzo podoba. Nawet jak tego do końca nie dowieziemy, to i tak jest to kolejny mecz, oj, tu będzie gol, z którego możemy być zadowoleni, ale tu nie możemy być absolutnie zadowoleni z postawy naszej obrony. No i to jest ten czas na zmiany, czyli w obronie Iwan Michajlewicz po lewej stronie i Zakup Czaka. Wprowadzimy sobie Lewenta Gulena. Na boisko wejdzie Alan, przepraszam, Siwek. Gadam dzisiaj dużo i dlatego troszeczkę tutaj mnie drapie gardło i Kleiner za Rozwandowicza. Cztery zmiany, no takie standardowe, które pewnie też dokonałbym w meczu ligowym. Ale zobaczymy, czy to przełoży się jakoś na grę naszego zespołu. Znowu raczej gramy pozytywnie. Mówię, biorąc pod uwagę siłę rywala, no to tutaj jest sytuacja, Balisz popsuł, za długo czekał. Był taki moment, kiedy można było tą piłkę do Siwka zagrać i byłby on wtedy sam na sam z bramkarzem, no ale Balisz popsuł tą sytuację i niestety jest cały czas 1-1. Mówię niestety, bo to była dobra szansa. Także nieźle to wygląda. Dość wyrównane spotkanie jak na nasze warunki z ekipą Stali Mielec. Ekstra, jest ekstra. Powolutku do celu, którym są pierwsze mecze ligowe. I tam dopiero dostaniemy masę odpowiedzi, jak my żeśmy się tutaj przygotowali. No ale wiadomo, że po drodze się dużo rzeczy może jeszcze wydarzyć, na które znowu ja nie mam wpływu póki co. Mowa tu o działaniach oczywiście transferowych, kontraktowych. Może po odejściu tego młodego zawodnika do Lecha Poznań nasz dyrektor podejmie razem ze mną jakieś decyzje lub sam w temacie potencjalnych transferów. Dobrze, Siwek tutaj ze zwodem, Mokrzycki z dystansu, ale trafia Wechmana i mamy tylko rzut rożny. No także naprawdę dużo się może tutaj rzeczy stać. Może jakichś ciekawych nowych zawodników sprowadzimy, ale to też jest wszystko scouting, tak? Bo te oczywiście priorytety, na razie ich tu nie ma, a to dlatego, że my nie mamy scoutów. Mamy tylko głównego scouta. Ale widzę, że nikt nie kwapi się, żeby tych scoutów zatrudnić, więc czekamy na decyzję. Siwek! No i niemalże pokonał Dudka tym półwolejem. Było bardzo blisko, ale nazwisko bramkarza zobowiązuje, tak? Dudek. Więc broni te strzały, których mieliśmy kilka i które były niezłe. Część zablokowana, część niecelna. No, dzieje się. Dobrze, ŁKS w tych meczach naprawdę sparingowych wygląda. Myślę, że kibice mogą być ŁKS-u zadowoleni tym, co dzieje się na zgrupowaniu w Wiśle. Że tutaj też sztab szkoleniowy jest zadowolony z tego, jakie postępy są czynione i jak ten właśnie ŁKS się prezentuje. Więc fajnie, dobrze, jeszcze dwa sparingi i wchodzimy w sezon. No, czyli mniej więcej ten sezon pewnie się rozpocznie w takim czasie, kiedy mieliśmy tą karierę oficjalnie wystartować. Także ten terminarz mi absolutnie się spina. No zobaczymy, w ogóle od czwartku mam remont w domu, tak 2-3 tygodnie. Może troszkę mniej tych odcinków będzie, chociaż akurat ten remont jest na dole. Ja nagrywam na górze, góra już jest zrobiona, więc tego czasu powinienem mieć więcej teoretycznie, no ale coś tam będzie trzeba porobić, malowanie i takie tam rzeczy, więc tego czasu ja będę miał po prostu mniej, tak? Nie chodzi o to, że tutaj będę miał niedostępny pokój, a raczej o mój czas. No ale myślę, że on się powinien skończyć tak na początku grudnia, więc akurat mi to się tutaj powinno elegancko pospinać. No cóż, kończymy mecz kolejny sparingowy, kolejne dobre spotkanie. Dzisiaj naprawdę dwa dobre mecze rozegraliśmy. Więc moglibyśmy spokojnie występować w Ekstraklasie. Na to wskazują te mecze sparingowe. One oczywiście mają zupełnie inny przebieg niż mecz o punkty, ale cztery punkty byśmy mieli w trzech meczach. Z Lechią, Koroną i Stalą Mielec. No więc moglibyśmy walczyć o utrzymanie właśnie w Ekstraklasie Polskiej.
Więc na dzisiaj, słuchajcie, to by było na tyle. No ale mówię, to co najważniejsze, to jeszcze na nas czeka, więc zapraszam na kolejne odcinki. W kolejnym mówię od razu, że będą mecze sparingowe. Może nam tu dojść jeszcze mecz z Lechem Poznań, bo ten transfer wychodzący, i on ma klauzulę właśnie meczu sparingowego, ale może nie w tym sezonie, może w kolejnym, zobaczymy. Pozdrawiam, dużo zdrówka, miłej niedzieli, cześć!